Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że wszystkie nasze zadania powinny być projektowane zgodnie z oczekiwaniami użytkowników, korzystając z najnowszej wiedzy. Nie konserwować tradycję bibliotekarską, która ma swoje zalety, ale przede wszystkim koncentrować się na tym, czego oczekują w serwisach użytkownicy w wieku 5, 10, 20 czy 70 lat. Biblioteki są różne, ale zasoby treściowe powinny być te same. Powinny mieć różne narzędzia, dzięki którym osoby o różnej wrażliwości, wykształceniu czy wieku potrafią dotrzeć do poszukiwanej informacji albo potrafią czerpać przyjemność z zasobów, które są naszą wspólną własnością, czyli kultury. Ogólnokrajowa sieć biblioteczna stanie się faktem dzięki projektowi Omnis. Będziemy mogli pożyczać książki w Szczecinie, oddawać je w Przemyślu, korzystać z pięknych ulotek powstałych koło Rzeszowa, bądź z fotografii, które zostały zrobione w Gdańsku. To jest ogromna zmiana jakościowa. Dla nas najważniejsze jest nie tylko dostarczenie tego, ale także zbudowanie zaufania, że Omnis jest miejscem dostępu do wszystkiego, co ważne. I to przekonanie powinni mieć studenci, uczniowie, osoby na emeryturze, bezrobotni. To po prostu powinien być podstawowy portal. Do tego zmierzamy. Projekt gwarantuje Biblioteka Narodowa, Centralna Biblioteka Państwa, największa biblioteka publiczna, ale także największa biblioteka naukowa. Do projektu od razu przyłączyły się największe biblioteki, takie jak Biblioteka Jagiellońska, które też dostarczyły nam i doświadczenia, i wiedzy, ale także były świadectwem, że projekt Omnis jest projektem oczekiwanym i potrzebnym. Biblioteki chcą współpracować, dlatego że Biblioteka Narodowa ma też szansę wytłumaczyć tym wszystkim podmiotom, które decydują o przyznawaniu środków, czy budują polityki finansowania kultury, nauki, administracji w przyszłości. To dobre spotkanie. Biblioteki różnych typów, różnej wielkości, z różnymi budżetami i z różną perspektywą rozwoju wiedzą, że Omnis to szansa na zrealizowanie wielu marzeń, na które bibliotek w Polsce nie było stać. Rada konsultacyjna, która zgromadziła największe biblioteki i najbardziej reprezentatywne sieci w Polsce, zakończyła się propozycją współpracy, dobrej współpracy, wskazując, że Omnis jest tą najlepszą platformą porozumienia, katalogowania, udostępniania zasobów cyfrowych i długotrwałego przechowywania w repozytorium. Ważne jest, że różne instytucje kultury również chcą się włączyć do tych planów Biblioteki Narodowej. Wydaje się, że osiągamy efekt synergii różnych projektów, różnych potrzeb i efekt w 2019 roku będzie zadowalający.